Anna Bardowska, która zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność za sprawą programu Rolnik Szuka Żony, od soboty relacjonuje dramatyczną walkę z powodzią w swoich rodzinnych stronach. W niedzielę późnym wieczorem na jej Instagramie pojawiła się aktualizacja, w której pisze o spełnieniu się najgorszego scenariusza. W ostatnich dniach Polska zmaga się z poważnym kryzysem powodziowym. Jedną ze znanych osób, które szeroko opisują sytuację ze swojej perspektywy, jest Anna Bardowska. Celebrytka znana z występów w programie Rolnik Szuka Żony wprost opowiedziała o kłopotach dotykających obecnie jej rodziców. Patrzę na to, co się dzieje na południu Polski i jestem przerażona. Cała moja rodzina mieszka tam, gdzie rzeki właśnie zaczęły wylewać. Niestety, ale doskonale pamiętam rok 1997, podkreśliła Bardowska. Anna Bardowska podała nowe wieści o rodzinie. Jednym z miejsc najbardziej dotkniętych przez kataklizm jest Kłodzko, czyli rodzinne okolice Bardowskiej. Miejsca te borykają się nie tylko z bezpośrednimi skutkami zalania, ale również z problemami komunikacyjnymi i brakiem dostępu do prądu. To utrudnia kontakt z najbliższymi i koordynację działań ratunkowych. Na swoim Instagramie była uczestniczka Rolnik Szuka Żony podała dalsze wiadomości na temat rodziny. Na starcie Anna Bardowska podziękowała za głosy wsparcia i pytania o los jej najbliższych. Jak zaznaczyła, ona akurat jest bezpieczna, ponieważ mieszkają wysoko i daleko od rzeki. Nie wszyscy mieli jednak tyle samo szczęścia, następnie celebrytka pokazała zdjęcie wody sięgającej aż pod szczyt lampy miejskiej, co skomentowała słowami: spełnił się najgorszy scenariusz. Jak zaznaczyła Ania Bardowska, brakuje prądu, a sieć komórkowa w wielu miejscach nie działa. Oznacza to, że kontakt bywa bardzo utrudniony, a z kolei dojazd w wiele miejsc zwyczajnie nie jest możliwy.